Siemanko widzę, dzisiaj testujemy nowe batonie ekipy. Poprosimy tu batonika. No, co ty teraz? Jest ze mną dzisiaj Maciek po pół roku. Ja witam serdecznie. Znowu fryzurką, tutaj fryzurka fresh. Bardzo podobne do tych krążków, co kiedyś były. Tutaj macie o zdjęcie. Kupiliśmy batony dzisiaj w Biedronce za około 3 zł. Baton, ekipa duo, choco topus, wafel oraz nadzienie mleczne i kakaowe z prażoną kukurydzą. Więc myślę, że będzie dobre. Sam baton ma 38 gram, nie za dużo. Aczkolwiek tu na Krzysiulka wystarczy wszystko. To co, otwieramy. Jak już w nazwie było duo, to widzimy tu dwa mniejsze batoniki. Proszę, tu dla ciebie kawałeczek. Baton wygląda o tak. Pamiętajcie, że odjadłeś go końca, może coś się stanie. Zdrówko. Testujemy, zawidzę. Wygląda baton w środku, po pierwszym gryzie. Zaraz mi spadnie. Po przegryzeniu czuć tą kukurydzę mocno. Ja niestety nie lubię. Co masz do powiedzenia na temat batona? Był taki dziwny. 4,5, może 5. Dwa argumenty poproszę dla widza. No ta kukurydza mi się nie podoba. I no jakoś takie... Maka nie robi smaków. Bo lepsze. Mi ogólnie smakowało. Kukurydza dobrze przebija smak. W połączeniu z czekoladą to jest takie o. To jest takie cudo. Palce lizać. Więc ja tu dam takie no 7,5 na 10, bo nie zaskakuje. Co najgorsze, jest małe. Krzysiulkowi by smakowało, bo jest mały. Jak chcecie więcej odcinków ze mną, to możecie napisać w komentarzu jakieś miłe słówko dla mnie, żebym się częściej pojawiał, nie? Bo się powiem, że ostatnio był, testowaliśmy nowy Piccolo od Team X w Sylwestra. I tu macie odcinek, a było tu. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić tej łapki w górę, wiecie jak jest, nie? Subik z dzwoneczkiem też nam się przyda. Co? Siemano!